Cześć. Dzisiaj frezujemy. A przy okazji live'a jakiegoś chcę odpalić, ale zaraz będziemy próbować. Co to tutaj świeci gdzieś tam? A, z tej lampki z kamery świeci. Kurde, nie da się. Może tak ją ustawię. Dobra, popróbuję. Albo... kawałek czekolady. Wczoraj trochę sobie tak pofrezowałem z grubsza i zobaczymy co to dzisiaj z tego wyjdzie. Mam dwa wałki całe do zrobienia. Tu już po części mam zrobione. Młotek taki chyba gumowy może być, co? Dzisiaj sobie imago wziąłem tak trochę w tą stronę, żebym bliżej do korby miał, bo to jak miałem na środku, korba tam, no to zasięg był taki, że albo obserwacja tutaj, albo kręcenie korbą. Tak dwa w jednym to bym musiał mieć ręce jak orangutan. Kurde, do dupy. No dobra. Tyle na razie wystarczy. Zobaczymy później, czy tego live'a uda się odpalić. Telefon na statyw jakoś umocowałem, nasze statyw, drugi statyw, kombinację, że to nie dla mnie takie. Ale może się uda. Na wszelki wypadek sobie wziąłem tutaj ten kabel i ładowarkę do telefonu, bo nie wiem ile to tutaj pożyje. Dobra, na razie. Słuchajcie, brodę to ja mam od dziecka, że tak powiem, bo to na początku, wiecie, no tak jak pewnie każdy, nie mogłem się doczekać, kiedy zacznę się golić. No ale zawsze się pozażynałem jak wieprz, byłem pocięty, pochlastany, a później to już mi się nie chciało, że to... Szkołę skończyłem w 1994 roku. A ostatni rok w szkole to na pewno z brodą cały przechodziłem. Zawsze dyrektorka mówiła, abyś się ogolił. To nas ścigała jeszcze w tamtych czasach i za tarczę, i za zarost. No ale koniec końców jakoś tam jej wytłumaczyłem, że pani dyrektor, no nie mogę, bo uczulenie na metal mam. No nie, teraz nie. Ale to tam nie tenże. 30 lat dobrze z brodą jestem, raz dłuższą, raz krótszą. Tak nawet jak z takich pozycji jak tutaj, to jest poza zasięgiem tego. Mam tą świadomość, czym to grozi i to musiałbym, wiecie, kominiarkę ubierać. Kominiarka gdzieś w domu leży. Jeszcze jakaś tam taka pod ten podkask na motocykiel, to może tym
nie wiem, to w ogóle działa, czy się przycina, bo tam gdzieś też komentarz mi mignął, że kiedy światłowód będę miał. No nie wiem, no kopią gdzieś po mieście, moją ulicę tutaj skończyli, ale kiedy to jakieś będą tutaj podłączenia i ten, i kiedy to zacznie działać, to trudno mi powiedzieć. No. Na razie działają. Czy śnieg, czy deszcz, ryją się na chłopaki w wykopach i ryją, kopią. Ja tylko do pieca sobie zobaczę, jak to tam wygląda. Co robię ciekawego? A Rafał, brzytwę to wiesz co, to ty byś musiał z brzytwą przyjechać, bo ty fachowiec od brzytwy jesteś. A co robię? Takie mocowania robię do szybkozłącza, do łyżki. Spręta 50, FI50, to jest gatunek 45. I muszą być dwa takie wybrania, tutaj już nie pamiętam w milimetrach, jedno szersze, drugie węższe i jeszcze tutaj później na koniec zostanie na ten, do kręcenia na klucz takie wgłębienie. Robię, znaczy jak bym robił taki standard, to jedno przychodzi na ten, na mocowanie do łyżki, ale ja wszystkie łyżki sobie szykuję Simlocka czy Simlocka w Lenhofie, to jest takie coś, że łyżkę można zrobić rewersyjną, że albo przeciąg. Bo tu jeszcze widzicie, cześć, o tu nie wiem czy będzie widać, tu jest grzybek od tego i, no i mówię, duszę, a nie działa, czerwony. A później mam jeszcze takie jakieś, to co miałem, takie coś jakieś tam, że to i gdzieś chyba tu były te udziwnienia wszystkie, no dobra, tu jest brak, to już teraz wiem, że tu na początku, aha, to trzeba tu na ekran chyba, no i co teraz, nie ten? No jakoś przedtem wyłączyłem, a teraz brak. No i się pochwaliłem, dobra, aha, jeszcze raz na to. I tu mam jeszcze jakieś takie coś, ale tu już więcej się nic nie przewinie. Zapisz najciekawszy moment, udostępnij, włącz lampę, wyłącz mikrofon. To nie to. A gdzie to się teraz? Dobra, czekajcie, bo to... Nie wiem, co to teraz, kurde, gdzie tu? Dobra, tego spróbujemy tutaj X-a, zobaczymy, czy to coś wybuchnie, czy nie wybuchnie. O, czy na pewno chcesz przerwać transmisję? No chcę, no to dobra. Tyle by było z live'a, a reszta będzie film. Zobaczymy, czy to jakoś tu można zapisać. Nie wiem jak to. Ok? Coś się tam mieli, czekajcie. O, takie coś wyszło i co dalej? Czas gotowe, no gotowe chyba, nie? Dobra, coś przetwarza, ale co teraz przetwarza? To nie wiem, co to teraz tutaj się robi ten... No dobra, to internetu nie będę wyłączać, bo jak coś tutaj się przetwarza, to niech przetwarza. To może to później zostanie jeszcze na kanale. O ludu! Człowiek tu więcej umęczony obsługą tego telefonu niż kręceniem korbą. Ale dobra, co tu mamy? Ostatni wałek mi został chyba. Tak, bo te są. No, tego to za pierwszym razem jechałem, to jeszcze jechałem sobie takim, wiecie, małym frezem tu wstawionym. No i tak, kurde, jadę. Pierwszy raz to robiłem tu i tak jadę, mówię, a jeszcze głębiej, bo tak. Ale wiecie, no głębiej na tej, a głębiej na tamtej, no to tutaj jest 4 razy szybciej się głębiej robi jak tam. No i przedobrzyłem, ale to chyba zaspawam i dojadę do równego. I chociaż to tutaj akurat tak też by nie zawadzało, ale może zaspawam. Dobra, chwila przerwy sobie natrasuję tutaj następny i będziemy kamerować. Śruba przyszła.
popatrzeć, czy wszystko w dobrym kierunku tutaj zmierza. Dobra, chyba mam ustawione, tu mam zablokowane, popróbuję. Dobra, takie coś wychodzi. Nie, tu tam kurde by można pewnie jeszcze tu przyłożyć, bo to wszystko zimne. Obiad zjedzony, detal sobie obróciłem i jedziemy dalej. Zablokuję tylko. Wszędzie tych wiórów pełno. Tutaj z tej strony znowu posuw, nie w tą stronę puściłem. Suwmiarkę tylko czekajcie. Dobra. To by było. Teraz znowu posiałem tu od imadła.
chyba mam wszystkie zrobione. Tam są 2, 3, 4 i piąty jest ten wzór. Wiecie, tutaj pewnie można by to bardziej puścić szybciej albo jeszcze na wyższych obrotach. Później obroty mam 710 albo 900 następne. Na 900 to już chyba za szybko by było. Ale dobra, tu sobie światło tylko zapalę. I teraz co? Teraz czekajcie, trochę muszę tutaj miejsca sobie zrobić. Aha, tu nic nie widzicie, no trudno. Tak, jeszcze zanim zmienię ten to co pierwsze jechałem tym małym frezem, to tutaj co wybrałem, zaspawam i tam jeszcze raz przejedziemy na tym. Dobra, trochę tutaj, dobra jest, no to spawanie to jak spawanie, to szkoda prądu na to. Pojedziemy takie na gorąco. Przez tyle pracy tutaj tej głowiczki nie zagrzałem, to teraz może ten na koniec jakiś wybuch będzie i płytki odpadną albo co. Nie wiem jak to postawić, no bo z tej strony tutaj jak bym postawił statyw, próbowałem, no to mi brakuje tutaj do tego, do korby miejsca. Tu jest też mocna sprężyna na tym. Co kocie, siedź tam. Żar się do miski nasypałem, jeszcze się drze. I nie mam jak na od tej strony, tu jak stoi kamera, to tutaj znowuż lampa świeci w obiektyw. Generalnie druga lampa musi przyjść z tej strony, bo tak widzicie, no się posiłkuje tam tutaj LEDową małą, ale to nie jest to. Ja nawet nie wiem czy to, no dobra, trzeba się jakoś tu ustalić. To mamy włączone. O, i teraz się zatrzymało, tak jakbym sobie tego życzył, że grzyba naciskam. Pół obrotu i dobra, bo od tej strony patrzę, też trochę to wystaje, ale tutaj to au, au, gorące. Dobra, tyle będzie. Teraz tak, zostało nam do zrobienia, nie mam światła na tym stoju akurat, bo to trochę to na początku.
na początku trochę to inaczej tutaj planowałem, a teraz by się tutaj jakaś lampa nad stołem przydała. To mamy, czekajcie, na tym wąskim, dobra, to teraz muszę tamtego, no w sumie też wykręcę, bo do trasowania to sobie tu natrasuję. Takie coś jeszcze zrobić muszę tu, na środku, ale to muszę wykręcić tą głowiczkę i... Chociaż czekajcie, bo głowiczka ma 40, a tu no, na oko chyba to nie jest 40. Dupa. 33. A jakbym zrobił 40, hmm. 33, to jakiś frez bym musiał taki szukać, coś, znaczy na pewno z węglika mam 12, albo później te zwykłe. Aha, te zwykłe wyniosłem stąd. O, taki mam 12, albo coś później, albo tym jechać. O, bo na początku to tym jechałem tutaj, to jest ile to jest? 12,5. I może tak, wiecie, na parę przejazdów zobaczymy. Dobra, to chwila przerwy na przezbrojenie sprzęta tutaj potrzebuję.
No i tak. Sprawy się mają. To są. Gdzie jest ten? Aha, ten jest. 2, 4. Dobra, to na dwie łyżki mam komplet. To jest na jedną, to jest na drugą. Ostatnie. Widzicie, zadziory. Jakieś perchate się porobiło. No ale to co? Ja tutaj pełen radości, że to tak ładnie idzie. I tak jak jeździłem sobie od siebie do siebie, to mówię, żeby pustych przebiegów nie robić, no to się przestawiłem. No i później do siebie, tylko że to już wtedy szło, wiecie, fres w tą stronę. Do materiału doszedł i było frezowanie współbieżne. Mało tego, tu jeszcze tego zacisku akurat wtedy nie miałem zaciśniętego. No i jeb, frez się szczerbaty zrobił. Ale jakieś tutaj jedno, jedyne pióro jako całe zostało. Nie, tak, nie, to jest tutaj też trochę wyszczerbione, ale dojechałem, do końca dojechałem. Całe szczęście, że mi nie urwało tego freza całkiem. Teraz przerwa, bo do ryb muszę lecieć. Odwilż jest, bo tutaj z hangaru z folii się ten, nie widać pewnie tam, śnieg zsuwa ciągle. Aha, widzicie, zaraz czekajcie, tylko tutaj światło cyknę nad tokarką jeszcze przy okazji. Kurde, to długi ten film będzie. Tokarka tak, tutaj już od jakiegoś czasu jest rewizja rozebrana. A może to nagrywałem? Nie wiem nawet, może mam na komputerze. Tu są nakrętki, ja sobie to już tutaj cechowałem i jedną i drugą. Nasze, o. Idzie luźniej teraz, bez problemu mogę to ręką pokręcić. Poprzestawiałem te nakrętki, leje się olej tam. Tam jest te podwójne łożysko. Tu są te duże. Takie 62, 20 i chyba 21. Ale nie da się tego w ten sposób zrobić. Tyle, że o, widzicie. Nawet nie muszę za szczęki łapać, można pokręcić. No ale tak czy siak do wymiany łożyska. Jedno kupiłem, jakiś leżak magazynowy, ale ładnie w środku wstrecz zawinięte. To jest które? 6220 chyba to. Tu gdzieś jeszcze pisze 6220. Nasze jest, wiecie, worek taki ten, ale jeszcze ostreczowane i tam w oliwie obficie umazane rozpakowałem. Dobra. Łożyska, ceny łożysk to różne. Tak jak tam w komentarzach spór był, ale to jakbym się uparł, to do tych 6 tysięcy za 3 łożyska bez problemu bym doszedł pewnie. Zależy, czy z koszykiem na kulki mosiężnym, czy ze stalowym. Z mosiężnym wiele droższe. Te do przodu tam od wrzeciona NN, te dwurzędowe, rolkowe, też masę pieniędzy. Ale to jest, o, czekolada została. Dobra, to trzeba zjeść, bo tutaj kurde zamarznie. No. Kot usłyszał o czekoladzie, to już do miski leci. Piec już ostrych się wyłączył. Tu poodkurzałem, o właśnie, zobaczymy, bo ja to miałem tutaj wyciągnięty ten, wyciągnięty worek przed tą pracą i w pusty ten, w pusty baniak od odkurzacza. Wiórów nasypałem. No mówię, brakuje tych osłon. Tyle tego jest. I
i mamy porządek. Nie do końca, bo leci tutaj z niej strasznie. Czekajcie, tą czekoladę, dobra. Najwyżej będę miał więcej żelaza w organizmie. Ale póki to ciepła, nasze uryb to tam, no to tam się nie zagrzało, ale tutaj makabra, czekaj, no dobra, bo tam tą lampkę do ładowania wziąłem, a gdzie ja teraz czołówkę mam tu. Leje się tutaj stąd. No widzicie, tak jak ten z silnika przez to sprzęgło do tego idzie. Prawdopodobnie najmocniej tędy leci. Tu gdzieś no po tym mi zacieka. Silnik się nie zagrzał. Ale patrzcie co tu. Tutaj normalnie. Czekajcie, bo ja tu nie widzę. Wszystko w oleju pływa. Że to nawet ten otwór jest za daleko, za wysoko, że to już bezpieczniki by były w oleju. Tutaj go odciągnę tą taką ssawką, co mam. Olej spuszczę. To co chciałem, to mam na dzień dzisiejszy porobione. Teraz kiedyś bym musiał te łyżki tylko odpalić, te stare uszy. Tu pod spodem oleju też jest, no nie ma dużo, no ale no mówię, ile tego oleju tam poszło, to masa. Dobra, z prądu ją sobie tutaj tylko odłączę od zasilania. To tu jeszcze ten dół zostanie do uprzątnięcia, troszkę tutaj jeszcze. I olej spuszczam, tutaj mam odsadzone takie, widzicie, ten korek, że teraz elegancko do bańki, bańki puste po tym oleju mam, co do niej poszedł, to ten olej z powrotem tu pójdzie. No i trzeba silnik ściągnąć i uszczelnić tam. Później są takie też zacieki, ja to widzę, nie wiem czy to tak w kamerze będzie widać. Tu o, gdzieś lecą takie, tu z góry nie. Ale tu gdzieś ze śruby, że śruby trzeba powykręcać, na klej wszystko poskręcać. Tu gdzieś z tego też kapie. Nie wiem jak to tutaj wyciągnę, to ten pan Lecho Słowianin. Fachowiec jest od tych modeli i to tam pewnie nieraz na śrubki miał takie coś porozbierane. I czy, bo to wiem, że tego nie mam dotykać, tej płyty tutaj, ale czy to jak ściągnę, żeby uszczelnić i z powrotem zapakuję, czy tu mi się nic nie wysypie. Tutaj widzicie, tu zrobiłem to na klej śruby, tu jest dobrze, leci gdzieś tu czy tu, bo tutaj od oleju było, no i tu już się olej skończył, stąd cieknie, bo tutaj musiałem pompkę zalać, bo się ten cofa olej, góra tutaj szczelnie, no i mówię, no tutaj te dziadostwo całe muszę jakoś uszczelnić. Nie problem, teraz dla mnie to, słuchajcie, to już silnik miałem raz ściągnięty, wiem teraz co po kolei, jak. Po prostu, no trzeba rozebrać i już, no bo tu mówię, tutaj tego oleju tyle nawaliło, że aha, tu jeszcze nie ten, ale zobaczymy. No a tutaj olej nie pływa. Sucho. Dobra, zapomniałem tą szmatę wyszczepać, ale to jeszcze zrobię, jak od ryb wrócę. Nie, tu jeszcze, o, w tym olej jest, oczku jeszcze. I co więcej, no nic, będę to jakoś starał się uszczelnić wszystko. Tu coś tak chrobocze i nie wiem w którym to miejscu, będę musiał zobaczyć. I co więcej, no chyba tyle. Dobra, idę na podchowalnię teraz ryby ogarnąć. No i później sobie przyjdę jeszcze tutaj do tego. Ten olej spuszczę, bo jutro to nie chce mi się tutaj w piecu rozpalać na chwilę, żeby olej spuścić. A dzisiaj mam, no jeszcze tutaj też miałem, nie wiem kiedy, piec już po obiedzie chyba się wyłączył, czy ja wyłączyłem, no 12 stopni gdzieś niecałe, czy tam koło 12 stopni.
co tutaj się... Aha. Dobra. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.